David Gilmour, gitarzysta Pink Floyd, został kiedyś zapytany w wywiadzie, czy ich zespół to po prostu dobry sprzęt. Odpowiedział, że idąc tym tropem, można by dać losowej osobie Fender Stratocastera i grałaby ona jak Eric Clapton. Wyjaśnił później, że lepszy sprzęt i nowszy sprzęt pozwala na uwolnienie procesu kreatywnego, ale tylko w przypadku osób, które potrafią wykorzystać jego potencjał. Aparat to tylko narzędzie. Tak twierdzi wielu fotografów. To tylko narzędzie. Naprawdę? Tylko? Według mnie to powiedzenie istnieje jedynie po to, aby fotograf po wykonaniu udanego ujęcia mógł całą zasługę przypisać sobie i tylko sobie. Tylko narzędzie. A powiedzcie mi, co się stanie, gdy zabierzemy fotografowi to narzędzie? W końcu to tylko narzędzie. Mnie się wydaje, że wtedy zdjęcie raczej nie powstanie. Co więcej, idźmy krok dalej. Co się stanie, jeśli aparatowi zabierzemy fotografa? Jeśli za aparatem postawimy kucharza, skoczka narciarskiego, śpiewaczkę operową. Czy zdjęcie wtedy powstanie? Może gorsze i słabsze technicznie, ale w odróżnieniu od fotografa bez aparatu, aparat bez fotografa przynajmniej wykona to ujęcie. Więc raczej nie lubię umniejszania znaczenia sprzętu, bo to trąci pychą. Bez aparatu zawód fotografa dosłownie nie istnieje. Słowem wstępu jeszcze. Głęboko wierzę, że oczywiście to nie sprzęt czyni fotografa. Przepiękne i światowej klasy zdjęcia można robić nawet najtańszym i całkiem starym sprzętem. Nigdzie w tym materiale nie będę tego podważał. Będę podważał jednak bagatelizowanie znaczenia aparatu jako naszego głównego i niezbędnego narzędzia oraz przekonanie niektórych fotografów o tym, że drogi sprzęt jest tylko na pokaz albo nawet wcale nie jest potrzebny. Prawdą jest, że gdy wejdziemy do galerii i zaczniemy oglądać przepiękne zdjęcia, to zupełnie nie będzie nam robiło różnicy, czy dana fotografia została wykonana aparatem, telefonem czy kalkulatorem. Będziemy podziwiać jej głębię, emocjonalność czy symbolizm i kompozycję, a nie będziemy zastanawiać się, ile megapikseli miał aparat. I takie podejście jest jak najbardziej słuszne. Należy stale podkreślać w kółko do znudzenia, że każdym sprzętem da się robić wspaniałe zdjęcia. Ale należy także spojrzeć na drugą stronę medalu. Czy te zdjęcia, które zachwycają nas w tej galerii, w ogóle by powstały, gdyby dany fotograf korzystał z innego sprzętu niż korzystał do wykonania tych właśnie fotografii? Co sprawiło, że w ogóle udało się wykonać zdjęcie zamyślonego mężczyzny w tramwaju? Czy gdyby ustawianie ostrości tej sceny trwało dłużej, to zdjęcie by powstało? Czy ten dokładnie moment, który sprawił, że zdjęcie niesie ze sobą spory ładunek emocjonalny, mógłby zostać zachowany, gdyby szybkostrzelność aparatu była trochę mniejsza? Co jeśli ten pan chwilę później zniknął nam gdzieś w tłumie i okazja do zdjęcia by się nie powtórzyła? Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie na ten właśnie temat, na który mam zdanie mocno odmienne od części z was przed monitorami i smartfonami, którzy właśnie to oglądacie i już się w was gotuje, bo jakiś pajac z internetów ma czelność twierdzić, że do zrobienia zdjęć potrzebny jest aparat. Ale zanim mnie tutaj publicznie ukrzyżujecie, poczekajcie chwilę, bo mam zamiar wyjaśnić dokładnie, dlaczego tak uważam. I nie, nie będzie to gadka jakiegoś bananowego youtubera, któremu wysyłają za darmo co chwilę nowy gadżet w zamian za reklamę tego sprzętu, więc chłop myśli, że każdy ma dostęp do zawsze najnowszego i zawsze najlepszego sprzętu, jaki tylko się pojawi w sklepie. Nie. Ja postaram się być tak obiektywny, jak tylko potrafię, a zacznę od tego, że obiektywnie ustalimy sobie tutaj, że ja jestem generalnie niezbyt majętny i jak każdy fotograf na swój sprzęt fotograficzny muszę sprzedawać duszę diabłu, podpisując cyrograf zwany w Polsce umową o pracę. Są jeszcze inne formy cyrografów, na ten przykład można sprzedać duszę robiąc zdjęcia jako freelancer i modlić się, żeby nasz klient nie potrafił usuwać znaków wodnych w Photoshopie, bo wtedy zawsze kupi pakiet za najniższą stawkę, a zgarnie sobie i tak wszystkie zdjęcia z sesji. Więc miejcie w głowie tą perspektywę, zanim zareagujecie pochopnie w komentarzach. Na swój sprzęt oszczędzam i jakbym go dzisiaj stracił, to od ręki sobie nowego nie kupię. A mimo to uważam, że mój sprzęt mi nie wystarcza. I chyba nigdy nie będzie wystarczał, dopóki nowe jego odsłony będą pojawiać się na rynku. Zacznijmy sobie od tego, co w ogóle powoduje, że pragnienie posiadania nowszego, lepszego, droższego aparatu pojawia się w naszych głowach. Nie wiem jak wy, ale ja się czuję Polakiem z krwi i kości, dlatego zawsze jak ktoś mi próbuje wmówić, że coś jest super, hiper, wspaniałe i zmieni moje życie, instynktownie pojawia się w mojej głowie myśl, że w chuja to my, a nie nas. Tutaj jesteśmy zdecydowanie na wygranej pozycji i ja kompletnie nie wiem skąd to się bierze, ale mamy coś takiego w Polsce, że jesteśmy mega podejrzliwi, jak ktoś nam próbuje coś sprzedać.
I tak, wiem, że do dzisiaj są ludzie, którzy jeżdżą na jakieś seminaria do wynajętej salki na drugim piętrze w jakiejś ruinie, zachęcani wizją otrzymania całkowicie za darmo oczywiście, zestawu super emaliowanych garnków, w których i tak będą gotować te same ziemniaki, co to je przecież mogą gotować w tych samych garnkach, które już posiadają w domu. No ale wiecie, za darmo. Za darmo padło i cyk, sprzedane. No ale w fotografii nie dostajemy nic za darmo. Przedstawiają nam po prostu produkt, który z roku na rok ma lepszy autofokus, wyższej klasy slot na kartę pamięci, a bateria pozwala w tym roku na wykonanie 599 zdjęć zamiast marnych 590. Reklamy aparatów fotograficznych nie są moim zdaniem chytre, nie są przebiegłe, pokazują możliwości i tyle. I szczerze, kiedy ostatnio widzieliście jakąś reklamę aparatu? Czy Sony reklamuje w Polsce pełnoklatkowe A7 III albo A7 IV? Słyszeliście w radiu reklamę nowego Canona R5 II, którym zachwycają się obecnie recenzenci? No właśnie, bo ja też bym nie widział ani nie słyszał o tych premierach, gdybym nie śledził ich oraz gdybym nie śledził recenzentów i kanałów foto na YouTubie. Więc jaki z tego wniosek? Sami się nakręcamy na te reklamy, sami szukamy i sami sobie dopowiadamy, że chcielibyśmy korzystać z nowszego sprzętu, bo osoby, które oglądamy w sieci, z takiego właśnie korzystają. I żeby być tutaj całkowicie fair. Tak, to jest właśnie trzon tego marketingu. Nie telewizja, nie radio, a internet. I jeśli mogę Was jeszcze bardziej rozjuszyć, to dodam tylko tyle, że duże firmy elektroniczne wysyłają znanych youtuberów, nawet niekoniecznie znanych, po prostu recenzentów, na swój koszt, na testowanie tych wszystkich nowości jeszcze przed premierą. I tutaj zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że do takich wyjazdów trzeba czasem dużo dopłacić, bo hotel i wyżywienie jest opłacone, ale przelot już nie jest. W każdym razie, takie wydarzenia mają pewien prestiż. Wyobraźcie sobie, że dostajecie nagle telefon od Nikona czy Canona i zapraszają Was razem z osobą towarzyszącą do Miami na testowanie najnowszego aparatu i płacicie tylko za przelot. No przecież nasza wewnętrzna cebula kiełkuje w tym momencie. Wy już pakujecie walizki i zastanawiacie się nad najważniejszym, czy drinki też są w tym all inclusive. Ale chwila, łapie Was sumienie. Mnie nie można tak łatwo kupić, nie dam się. Chcieli wydymać Freda, teraz Fred wydyma ich. Pojedziecie tam ze szczerą chęcią wykorzystania darmowego pobytu w hotelu i pobawienia się jako pierwsi na świecie darmowym sprzętem. A w zamian nagracie im tą recenzję sprzętu, o którą tak zabiegają, ale na waszych warunkach. Na pewno waszej opinii o sprzęcie nie zmieni przecież ta karta przetargowa w postaci Cuba Libre do oporu 24 na dobę. Tylko, że po zabawie tym sprzętem okazuje się, że on faktycznie jest lepszy niż poprzedni. Dostaliście do testowania i zrecenzowania model nowszy, lepszy, poprawiony względem poprzednika. Co więc macie powiedzieć? Że to sprzęt, który jest tragiczny? Że to nie sprzęt czyni fotografa? Wy recenzujecie ten właśnie sprzęt, kawałek elektroniki. Waszym zadaniem jest ocenić, czy ten aparat wnosi coś nowego do fotografii po swoim poprzedniku. I najczęściej jest tak, że no właśnie to robi, wnosi coś. Popatrzcie na komputery, smartfony, odkurzacze. Popatrzcie na obiektywy. Technologia idzie do przodu. Nowszy sprzęt bardzo często znaczy lepszy, bo nowa technologia, zwiększona optymalizacja związana z wydajnością produkcji, to wszystko powoduje, że dostajemy z roku na rok sprzęty coraz bardziej nowoczesne i coraz bardziej sprawne. Popatrzcie, przy jakim telewizorze oglądaliście Klan, kiedy Rysiek jeszcze żył, a na jakim oglądacie go teraz. No nie ma opcji po prostu, żeby stale używać tej samej elektroniki. I owszem, tutaj jeśli ktoś włączy taką recenzję, to z pewnością dużą rolę odgrywa to, z jakim entuzjazmem recenzent opowiada o nowym sprzęcie. No ale nie chcecie mi chyba powiedzieć, że recenzenci wciskają wam sprzęt na siłę, co? Mamy chyba własne głowy. Co prawda, jak ktoś ogląda Klan od 27 lat, to z pewnością nie należy wiele oczekiwać od jego funkcji kognitywno-poznawczych, ale mimo wszystko mamy własne głowy. I to my, fotografowie, decydujemy o tym, czy czegoś potrzebujemy, czy nie. A te recenzje w sieci to dla takich fotografów jak my okazja do obejrzenia sprzętu i jego możliwości przed zakupem. Po prostu, bo jak inaczej zdecydować się na zakup? I jasne, oczywiście, że nie kupimy wszystkiego, ale jeśli wmówiłeś sobie, że nie potrzebujesz nowego, lepszego sprzętu tylko dlatego, że cię na niego dzisiaj nie stać, to uważam, że małym palcem u lewej stopy wchodzisz do bajorka z napisem hipokryzja. Tak, tak dokładnie uważam. I powiem wam dlaczego. Aktualnie nie stać mnie tak analogicznie, nie stać mnie na nowe BMW X7. Może nigdy nie będzie mnie na nie stać, ale byłbym skończonym idiotą, twierdząc, że mój 20-letni gruz ma takie same możliwości jak to BMW.
Gdybym nauczył się okłamywać samego siebie do tego stopnia, że mój samochód jest wszystkim, czego mi trzeba, to jakim złudzeniem karmiłbym się w następnej kolejności? Że Klan jest wybitnym dziełem kinematografii? Dlatego podobnie patrzę też na aparaty. Nie muszę chodzić i obwieszczać każdemu, kogo spotkam, że mój Sony to spełnienie moich marzeń i lepszego sprzętu mi nie trzeba. Ale nie będę też mówił, że taki aparat mam, bo na droższy mnie nie stać. Nie będę więc mówił nic, bo mam taki aparat, jaki sobie kupiłem. I chciałbym w przyszłości kupić lepszy. W zasadzie to chciałbym kupować coraz lepsze aparaty i obiektywy, bo wiem, czego wymagam od swojego sprzętu jako fotograf i wiem, że z każdym rokiem nowe aparaty coraz lepiej te wymagania spełniają. I to jest właśnie kluczem do określenia, czy w ogóle potrzebujemy nowszego sprzętu. Zanim odpowiem sobie na pytanie, ile kosztuje mój wymarzony aparat i obiektyw i dlaczego najpewniej mnie na niego nie stać, to inna sprawa, muszę określić, w jaki sposób aparat wpływa na moją fotografię. No, wpływa na pewno, bo gdyby nie wpływał, to wszyscy chodzilibyśmy z najtańszym używanym korpusem, jaki znajdziemy na rynku. Albo lepiej, jeśli aparat nie miałby znaczenia w ogóle w naszej fotografii, to dlaczego nie fotografować aparatem w telefonie? Znaczy, no wiem, że niektórzy fotografują. Może ktoś fotografuje i wychodzi to jej czy jemu świetnie. Są takie konta na Instagramie, które sam obserwuję. Ja do swojej fotografii potrzebuję obiektywów, których aparat w telefonie mi nie zapewni. I zaraz powiem wam dokładnie o tym, jak moja fotografia zyskuje wraz z coraz nowszym sprzętem. Czy ten sprzęt daje mi przewagę? Daje mi na pewno więcej szans na ujęcie, ale czy byłbym w stanie wykonać takie same ujęcia z gorszym sprzętem? No jasne, że tak, że byłbym w stanie, ale tylko do pewnej granicy. Dlaczego? Bo bazą dla mojego sprzętu jest obiektyw 600 mm. Bez niego musiałbym podchodzić do zwierząt bardzo, bardzo blisko, więc chyba jasne, że jeśli uszczuplę swój zestaw o ten obiektyw, to żeby wykonać jednakowe ujęcia, musiałbym zmienić całą strategię. Czy z obiektywem 80 mm by się dało? Z pewnością tak. Ale to wymagałoby odpowiednio więcej czasu i oczywiście wielu więcej nieudanych prób. Być może, aby wykonać zdjęcia pluszcza, które dzisiaj wykonuję prawie na życzenie, musiałbym z tym obiektywem 80 mm czekać kilka miesięcy albo kilka lat. Chciałbym, żeby głośno wybrzmiało moje osobiste zdanie. Parę, nie wątpię, że doświadczonych osób, zdaje się podzielać opinię, że kiedyś przecież fotografowano bez autofokusa i to aparatami analogowymi. I wtedy przecież też piękne zdjęcia im wychodziły. Posłuchajcie, czy wy naprawdę myślicie, że gdyby Ansel Adams, Robert Capa czy Vivian Mayer żyli dzisiaj, to dla udowodnienia, że to nie aparat robi zdjęcie, tylko fotograf, używaliby uparcie aparatów analogowych dzisiaj? Czy wiecie, że ci wybitni fotografowie, którzy zapisali się na kartach historii swoimi dziełami wykonanymi w technice analogowej, fotografowali najnowocześniejszym, dostępnym ówcześnie w ich epoce sprzętem? Czy wiecie, że profesjonalni i wybitni fotografowie naszych czasów również fotografują nowym sprzętem, zamiast trzymać się tego, co było dobre 20 lat temu? I to w moim odczuciu wcale nie ujmuje ich geniuszowi i umiejętnościom. Więc nie patrzcie proszę z góry na każdego, kto używa nowego sprzętu za grubą kasę. Co wam do tego, ile kto wydał na swój własny aparat? To, że ktoś ma lepszy sprzęt, nie czyni go wcale gorszym fotografem. Nie czyni go także lepszym fotografem, umówmy się. Nie uważam też, żeby to sprzęt sprawił, że znamy ich wszystkich jako mistrzów swojego właśnie rzemiosła. I to jest w sumie chyba manifestacja i najprostsze zwerbalizowanie mojej takiej ogólnej opinii na temat sprzętów fotografii. Więc raz jeszcze, bo to ultra ważne, sprzęt nie sprawia, że fotograf jest dobrym fotografem. Sprzęt sprawia, że ten dobry fotograf częściej może wykonać zaplanowane przez siebie ujęcie. I to jest cała kwintesencja według mnie sprzętu w fotografii. Ja nie potrzebuję nowego i droższego sprzętu, ale wykonuję fotografię, w której czasem mam tylko jeden decydujący moment. Jedna chwila i ten moment znika. Nie chcę go stracić, bo autofokus zatrzyma się kapryśnie na kawałku gałęzi, która zwisa przede mną. Nie chcę szukać mojego modela w kadrze, wolę, aby aparat trzymał na nim ostrość cały czas za mnie. To nie są zawody, kto lepiej i szybciej kręci pierścieniem ostrości. Nie chcę, aby mój aparat i jego niedoskonałości były dla mnie przeszkodą podczas wykonywania zdjęcia. Dlatego wciąż poszukuję mniej niedoskonałego sprzętu. Jeżeli się już w czymś ścigać, to w tym, kto lepiej zna teren, kto lepiej rozumie światło, kompozycję, kto lepiej potrafi stworzyć scenę i oddać klimat wydarzenia, które właśnie fotografuje. Kto lepiej pokaże emocje. Nie tylko emocje modela, ale również swoje własne emocje podczas fotografowania.
Rywalizacja pozwala się rozwijać i motywuje do nauki. W końcu każdy z nas zobaczył kiedyś fotografię i pomyślał, cholera, chciałbym kiedyś robić takie zdjęcia. I wiecie co? Ja tak mam do dzisiaj. Do dzisiaj szukam nawet celowo inspiracji do rozwoju i gdy widzę zdjęcie, które mnie zatrzyma na dłużej, mówię do siebie, że chciałbym potrafić takie zrobić. I kiedy rozgryzę już, co czyni to zdjęcie niezwykłym, kiedy po obserwacji i analizie dojdę już do wniosku, co mi się w tym zdjęciu podoba, to uwaga, zero zaskoczenia, nigdy to nie jest sprzęt. Nie wiem nawet, czy patrzę, jakim sprzętem dane zdjęcie zostało wykonane. Z reguły po tej analizie wychodzi mi coś w stylu, że nie wiem, podoba mi się kompozycja, obróbka, kolory albo gra światłem. I staram się później to odtworzyć. Nigdy nie jest to sprzęt. Każdy sam decyduje, jakiego sprzętu potrzebuje. Mam nadzieję, że nikt mnie opacznie tutaj nie zrozumie i nie pomyśli, że promuję tu kupowanie zawsze najnowszego i najlepszego sprzętu. Mam nadzieję, że wystarczająco mocno wybrzmiało tutaj takie clue mojej całej sprzętowej filozofii, żeby korzystać z tego, co nam ułatwia pracę. Jeśli nie stać nas na coś, co chcielibyśmy mieć, to robić wszystko, żeby to osiągnąć, jeśli tylko jest to dla nas ważne. To się chyba sprawdzi nie tylko w kontekście fotografii. Ale sprawdzi się. Każde hobby, jeśli tylko chcemy jakieś mieć, jest drogie. Gry komputerowe wymagają komputera. Wędkarstwo wymaga wędki, namiotu, kołowrotków. Kolarstwo wymaga rowerów, wioślarstwo kajaka, a łucznictwo łuku. Nawet gotowanie wymaga kuchni i co najmniej porządnego noża. Są hobby tańsze i droższe, ale nie uważam, żeby fotografia zamykała stawkę. Jest najwyżej gdzieś po środku. A odpowiadając już konkretnie na pytanie, w jaki sposób aparat nowszy i droższy wpłynie na moją fotografię, to już pomijając fotografię dzikiej przyrody, gdzie każda sekunda może być ostatnią, w jakiej zobaczymy dane zwierzę, a niesamowite akcje trwają dosłownie krócej niż niekiedy naciśnięcie migawki, to zajmuję się też fotografią psów. Robię sesje dla właścicieli prywatnych i dla hodowli czasami. I kiedy posiadałem Nikona D7200 i chciałem zrobić zdjęcie biegnącego psa, czy biegnącego na mnie, czy gdzieś w innym kierunku, to potrzebowałem zawsze kilku podejść. Właściciel musiał przywoływać tego zwierzaka, kazać mu biegać od nowa, aż trafiłem z autofokusem. Na kolejnym aparacie, Sony A7 III, było już trochę lepiej. Potrzebowałem mniej tych powtórzeń, a dzisiaj z A7 IV do tej pory wystarczy mi, że pies pobiegnie maksymalnie dwa razy, aby uzyskać taką samą ilość zadowalających i ostrych ujęć jak zawsze. Nie muszę chyba mówić, że ja jestem przez to spokojniejszy, pies mniej zmęczony, a cała sesja trwa nieporównywalnie krócej. Z kolei dzięki większej ilości megapikseli w aparacie mogę też być dalej od modela, co daje mi lepsze możliwości kadrowania, a i lepiej przewidywać ruchy zwierzaka, kiedy kadr jest szerszy. I dlatego właśnie marzy mi się jeszcze lepszy i droższy obiektyw, jeszcze lepsze i droższe body z jeszcze lepszym autofokusem i jeszcze lepszą szybkostrzelnością. I nigdy prawdopodobnie nie będzie mi mało, bo im sprawniej wykonam serię ujęć, im więcej zdjęć w serii będzie ostrych, tym ja będę spokojniejszy, tym mniej model będzie zmęczony, a przez to do końca sesji będzie w pełni skupiony. A specjalnie dla tych, którzy nadal twierdzą, że szybki i sprawny autofokus, dobra rozdzielczość, podgląd ostrości na ekranie to już nie jest prawdziwa fotografia. Mam propozycję. Istnieje super system foto, Fujifilm. Ich aparaty to cyfrowe bezlusterkowce, ale całkowicie unikalne. Aby zmieniać ustawienia ekspozycji, możemy korzystać z pokręteł, które stylistyką i działaniem nawiązują mocno do fotografii analogowej. Fotografowanie Fuji spowalnia dosłownie fotografa. Sprawia, że musimy zatrzymać się i wprowadzić wszystkie ustawienia ręcznie. W dodatku osobiście uważam, że te aparaty są wręcz wybitnie estetyczne i kiedy sam miałem jeszcze swojego Fuji, to sam ich wygląd tych aparatów sprawiał, że wychodziłem z nim w teren częściej niż z innymi moimi aparatami. No ale wtedy fotografowałem głównie krajobrazy i street photo. Do dynamicznych ujęć bym Fuji nawet dzisiaj nie wybrał. Ale to już taka mała dygresja. Pamiętajcie, sprzęt nie sprawia, że fotograf jest dobrym fotografem. Sprzęt sprawia, że dobry fotograf częściej może wykonywać zaplanowane ujęcie.